po prostu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Maciej Wośko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl, a to jest wywiad gospodarczy, co oznacza, że najbliższy kwadrans spędzimy na rozmowie o gospodarce i o przedsiębiorstwach. To jest naturalne, że od jakiegoś czasu rozmawiamy przede wszystkim o sytuacji przedsiębiorców w kryzysie covidowym i o tym, jak sobie radzą. Mieliście państwo okazję też posłuchać kilku audycji poświęconych instrumentom Banku Gospodarstwa Krajowego, dostępnym w ramach no właśnie tarczy wspierającej przedsiębiorstwa w kryzysie covidowym. Moim i państwa gościem jest po raz kolejny Piotr Natkański, dyrektor do spraw sprzedaży Banku Gospodarstwa Krajowego. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Słyszymy się z panem dyrektorem, bardzo się cieszę. No, przypominam, mieliśmy okazję przedstawić ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego. To, co zmieniło się też w ostatnim czasie w produktach oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale chciałbym zapytać, bo gdy mówimy o tej tarczy antykryzysowej BGK, to co powinniśmy widzieć, co powinno nam się w pierwszej kolejności niejako wyświetlić? Gwarancje de minimis, Business Max, czy może właśnie nowoczesne gwarancje faktoringowe, o których również w programie opowiadaliśmy? Ten pakiet wsparcia związany z tarczą antykryzysową składa się z wielu instrumentów wsparcia na rzecz przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców. Na tą szczególną uwagę w zakresie tego pakietu antykryzysowego zasługuje system gwarancji, który jest oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I tu ciężko jest wyróżnić jakiś konkretny produkt gwarancyjny. To wszystko zależy od tego, jakie są konkretne potrzeby przedsiębiorcy i tym samym przedsiębiorca we współpracy z bankiem kredytującym decyduje, który z tych produktów, który z tych instrumentów gwarancyjnych jest najbardziej adekwatny i najlepiej dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. Tym najbardziej powszechnym i znanym, rozpoznawalnym na rynku finansowym w Polsce instrumentem gwarancyjnym jest oczywiście gwarancja de minimis, która funkcjonuje już od 2013 roku. Niemniej jednak w tym roku, w roku, w którym ta sytuacja gospodarcza no jest wyjątkowa, niekorzystna, wywołana skutkami pandemii COVID-19, dostosowaliśmy w pierwszej kolejności właśnie ten najbardziej powszechny produkt, a więc gwarancję de minimis do potrzeb rynkowych, do oczekiwania płynącego z sektora bankowego, jak i bezpośrednio od klientów z sektora mikro, małych i średnich firm. I już od marca, praktycznie 2 tygodnie po wprowadzeniu pierwszego lockdownu, wprowadziliśmy nowe zasady. Rozszerzyliśmy zakres zastosowania tej gwarancji. Podnieśliśmy również ten udział procentowy gwarancji, ponieważ gwarancja aktualnie obejmuje już nawet 80% kapitału kredytu. Mówię tu o gwarancji de minimis. Zrezygnowaliśmy też z pobierania opłaty prowizyjnej od przedsiębiorcy, od klienta w pierwszym roku obowiązywania tej gwarancji, czyli te zmiany od razu przełożyły się też na zwiększenie zarówno akcji kredytowej, jak i samej akcji gwarancyjnej wśród firm, które potrzebowały dodatkowego finansowania w formie kredytów, a kredyty te uzyskiwane są dzięki naszym gwarancjom na prostszych zasadach, w prostszy sposób, czyli ten dostęp do finansowania dzięki gwarancjom jest ułatwiony. Ale patrząc szerzej na tą całą ofertę, na cały system gwarancyjny, warto też zwrócić uwagę na inne produkty gwarancyjne, które już w sposób bardzo
precyzyjny, wręcz chirurgiczny, odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców z różnych sektorów, z różnych branż. Na wyróżnienie zasługuje na pewno gwarancja Business Max, która aktualnie jest najatrakcyjniejszym produktem gwarancyjnym spośród tych wszystkich oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie jest to już projekt tak bardzo masowy. Jest to gwarancja skierowana do wyselekcjonowanej grupy przedsiębiorców innowacyjnych lub efektywnych ekologicznie. I właśnie tacy przedsiębiorcy mogą liczyć na jeszcze lepsze warunki, ponieważ taka gwarancja jest bezpłatna w całym okresie obowiązywania tej gwarancji. Jest zawsze do 80% zabezpieczenia na wysoką kwotę, maksymalnie o równowartości 2,5 miliona euro i na bardzo długi okres, nawet do 20 lat. Dodatkowym elementem w gwarancji Business Max jest wsparcie bezzwrotne w postaci dopłaty do odsetek, czyli zwracamy przedsiębiorcy odsetki zapłacone za pierwsze 3 lata okresu kredytowania. Dzięki temu ten kredyt jest zdecydowanie tańszy. Można powiedzieć, że w pierwszych 3 latach tak naprawdę przedsiębiorca zwróci tylko kapitał bez odsetek, bo te odsetki Bank Gospodarstwa Krajowego zwróci. Tu jeszcze mamy gwarancje też specjalnie przygotowane dla innych sektorów, na przykład dla sektora rolnego. To jest gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych, też z dopłatą do oprocentowania, z tym, że tutaj do oprocentowania kredytów obrotowych. I wreszcie dwa specjalne produkty dedykowane przedsiębiorcom w okresie walki z pandemią COVID-19, finansowane z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. I tutaj rozszerzamy ten zakres wsparcia również o firmy duże, a więc nie tylko firmy z sektora MŚP, ale też duże podmioty mogą liczyć na wsparcie gwarancyjne. I są to gwarancje płynnościowe dla kredytów oraz gwarancje zabezpieczające spłatę limitów faktoringowych. Czyli oprócz kredytów też zabezpieczamy takie usługi finansowe, jakimi jest, czy też są usługi faktoringowe. I pan ta oferta dyrektor jest w dużym skrócie opowiedział o tych najistotniejszych instrumentach BGK, które dostępne są dla przedsiębiorców. Nie bez przyczyny nazywane tarczą antykryzysową 01, bo to jest ten element wsparcia przedsiębiorstw, który ruszył znacznie wcześniej, nawet przed tarczą antykryzysową, tą pierwszą, czy tarczą finansową, która później z dużym powodzeniem pomogła przetrwać firmom i utrzymać płynność. To są te elementy niezwykle istotne dla firm. Panie dyrektorze, no pytanie, zanim jeszcze opowiem o dodatku, który jest w bieżącym tygodniku sieci, w którym dodatku opowiadamy o wszystkich, czy opisujemy wszystkie te instrumenty, to chciałbym jeszcze zdanie na temat przyszłego roku, bo to jest to pytanie, które przedsiębiorcy dzisiaj sobie zadają. Czy te instrumenty, czy można liczyć na podobne wsparcie i podobne ułatwienia w pozyskiwaniu tego wsparcia również w 2021 roku? Pierwotnie zakładaliśmy, zresztą to wynikało też z potrzeb rynkowych, z obowiązującego prawodawstwa, zgód wydanych przez ministerstwa czy Komisję Europejską, zakładaliśmy wprowadzenie tych zmian, uproszczeń do funkcjonujących produktów do końca bieżącego roku. Tak samo te nowe produkty, czyli te finansowane z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, tak samo miały obowiązywać do końca 2020 roku. Jednakże patrząc na dalszy rozwój pandemii, na kolejne problemy gospodarcze, problemy finansowe firm, które szczególnie w tych branżach objętych obostrzeniami są teraz coraz bardziej odczuwalne, no pojawiła się potrzeba, i to bardzo uzasadniona potrzeba, żeby te zmiany obowiązujące w
produktach istniejących, jak i te nowe produkty wydłużyć na rok kolejny. I mogę już poinformować wszystkich, że te zmienione produkty będą na tych zasadach korzystniejszych obowiązywać do połowy przyszłego roku. Do 30 czerwca 2021 roku będzie można ubiegać się w bankach kredytujących współpracujących z BGK o kredyty z gwarancjami na tych najkorzystniejszych warunkach we wszystkich tych produktach, które dzisiaj Państwu tak pokrótce scharakteryzowałem. To jest to, co myślę warto przypomnieć. Tak jak mówiłem, odwołuję się do specjalnego dodatku, który jest w tygodniku sieci, w którym opisujemy po pierwsze narzędzia dostępne w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, ale także sygnalizujemy, jak szukać, jak skorzystać, czy kto może skorzystać z poszczególnych instrumentów, z poszczególnych narzędzi. Istotne jest też to, że korzystamy z tych narzędzi poprzez bank, czyli kontaktujemy się jako przedsiębiorcy przede wszystkim z bankiem kredytującym i tam szukamy też tego wsparcia. Poprzez bank kredytujący uzyskujemy też to wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego, prawda? Tak, to jest istotne uproszczenie. Nasze wszystkie gwarancje udzielane są w tak zwanym trybie portfelowym, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego podpisuje stosowne umowy o współpracę z bankami kredytującymi, bankami komercyjnymi, sieciowymi, a także bankami spółdzielczymi, po to, żeby przedsiębiorca miał jak najprostszą ścieżkę dostępu do tej gwarancji. Czyli przedsiębiorca zainteresowany finansowaniem w formie kredytu, czy to inwestycyjnego, czy obrotowego, kieruje swoje kroki do swojego banku kredytującego i w tym banku wraz z wnioskiem o kredyt składa wniosek o udzielenie gwarancji. I wszystkie formalności, cała procedura udzielania realizowana jest na poziomie banku kredytującego i przedsiębiorca nie kontaktuje się w tej kwestii z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Można powiedzieć, wszystkie formalności załatwia w przysłowiowym jednym okienku. Panie dyrektorze, to jeszcze trochę liczb, bo no, zbliża się koniec roku, to jest naturalny czas też na podsumowania. Ja znalazłem takie dane, że od początku pandemii do połowy października gwarancje de minimis zabezpieczyły akcję kredytową przekraczającą 20 miliardów złotych, a z jej zmodyfikowanej wersji skorzystało w tym czasie 37 tysięcy przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm. Wiem, że te liczby stale rosną, te dane się powiększają, bo przedsiębiorców chętnych do skorzystania z pomocy jest coraz więcej. Nasze produkty faktycznie, panie redaktorze, cieszą się bardzo dużą popularnością i oprócz gwarancji de minimis tu należy jeszcze do tych liczb dodać liczby wynikające z tych pozostałych instrumentów gwarancyjnych i tak w sumie w okresie walki z pandemią udzielono w sumie gwarancji na kwotę około 35 miliardów złotych. To przełożyło się na wygenerowanie akcji kredytowej w kwocie około 45 miliardów złotych na koniec listopada, a z kolei z tego wsparcia w sumie skorzystało ponad 40 tysięcy przedsiębiorców w tym okresie walki z pandemią COVID-19. Bardzo serdecznie dziękuję. To dobre, optymistyczne dane, a tego optymizmu potrzebujemy coraz więcej, aby jak najwięcej optymistycznych informacji, optymistycznych liczb pojawiało się w naszych programach. Piotr Natkański, dyrektor do spraw sprzedaży Banku Gospodarstwa Krajowego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszam już dziś na kolejny wywiad gospodarczy, już jutro. Dziękuję bardzo.